Wybierając produkt w sklepie, warto czytać informacje na etykiecie opakowania. Dzięki nim lepiej poznamy kupowany produkt. W wykazie składników mogą się pojawić substancje dodatkowe, oznaczone literą E i liczbą lub pełną nazwą substancji. Barwniki, substancje konserwujące, przeciwutleniacze, regulatory kwasowości, emulgatory, środki żelujące, środki spulchniające, środki pomocnicze, wzmacniacze smaku, środki słodzące, nabłyszczające, stabilizatory, zagęstniki, konserwanty, substancje klarujące. Najwięcej substancji dodatkowych znajduje się w produktach przetworzonych przemysłowo. Ilość substancji dodatkowych jest ściśle regulowana prawnie w zakresie bezpieczeństwa dla konsumenta. Warto wiedzieć, że część substancji dodatkowych jest pochodzenia naturalnego i uzyskiwane są z roślin, np. z pokrzyw i innych traw uzyskujemy chlorofil, z pomidorów – likopen, z buraków – betaninę, a z kurkumy – kurkuminę. Czytając etykietę, warto zwrócić uwagę na wartość odżywczą produktu, przedstawioną najczęściej w formie tabeli. Wartość energetyczna i składniki odżywcze podane są w 100 g produktu oraz dodatkowo w całym opakowaniu lub jego porcji. Kupując produkty spożywcze, czytajmy etykiety i zwracajmy uwagę na wykaz składników. Wybierajmy te produkty, które mają krótki wykaz składników, nie zawierają zbędnych substancji dodatkowych lub tylko te pochodzenia naturalnego. Kupujmy produkty o niskiej zawartości tłuszczu, cukru i soli, gdyż te składniki, zgodnie z zaleceniami zdrowego żywienia, powinny być ograniczane w codziennej diecie.